Rozkład tygodniowy z kart Tarota na tydzień następny grudniowy od 24 do 30 grudnia, od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i serdecznie witam oczywiście moich nowych słuchaczy i widzów, którzy dopiero odnaleźli mój kanał. Zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, żebyście dostawali powiadomienia o moich nowych premierkach wróżb z wróżbami dla Was, z różnymi wróżbami kolektywnymi na różne sprawy, na sprawy miłosne, horoskopy, rozkłady tygodniowe, rytuały. Także zasubskrybujcie mój kanał dziś. Wszystkim dziękuję za komentarze. Proszę o więcej komentarzy, więcej lajków. Oczywiście wszystkich, którzy mają jakieś problemy miłosne, zapraszam na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie na mój adres e-mailowy i zamówcie wróżbę indywidualną, która opiera się na Waszych zdjęciach, datach urodzenia, Waszych konkretnych pytaniach do kart. Oczywiście są różne opcje wróżb indywidualnych: lustro, 5 pytań, jedno pytanie, lustro i pytania do kart, więc prognoza związku. Można wybrać sobie ulubioną swoją opcję. Także o wszystkim napiszę przez e-mail, jeśli Państwo wyślą mi e-maila. I zobaczmy teraz, kochani, co pokazują nam karty Tarota na następny tydzień. Co się nowego wydarzy i przede wszystkim, co pokażą karty jako wskazówki, jako rady. Mam talię kart Tarota. Wylosuję 7 kart na każdy dzień tygodnia. Także zobaczmy, co karty pokażą. Proszę o kartę na następny tydzień. Poniedziałek. Proszę o kartę na następny tydzień. Proszę o kartę na następny tydzień. Proszę o wskazówki i rady na następny tydzień. Proszę o wskazówki i rady na następny tydzień. Proszę o wskazówki i rady na następny tydzień. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Mamy 7 kart. Zobaczmy również, co w podłożu kart nam się pokazuje. Więc tutaj już jako temat pokazują się jakieś blokady. 8 mieczy. 8 mieczy to jakby jakiś taki mentalny paraliż, mentalna pułapka, z której nie możemy się wydostać. Blokady, jakby swoje potrzeby, marzenia, życzenia stłamszamy. I patrzymy jakby tylko by się izolować, jakby tutaj mamy jakieś, robimy sobie sami zakazy, jakbyśmy siedzieli we własnej klatce lub we własnym więzieniu. Czujemy się też jak we własnym więzieniu, mamy jakiś kryzys, lęki, blokady, których nie możemy jakby pokonać. Mamy negatywne myśli. Tutaj chodzi też o lęki, o jakiś taki stan właśnie smutny, kryzysowy. Natomiast to może przejść, ponieważ są karty
ośmiu mieczy, czyli w 8 godzin lub po jednym dniu może ten stan takiego własnego więzienia, takiego paraliżu, pasywności może oczywiście przeminąć, więc zobaczmy, co pokażą nam dalsze karty na następny tydzień. W poniedziałek Der Eremit, czyli pustelnik. Pustelnik mówi o karcie samotnika, też singla. Też jest to karta panny, horoskopowej panny żywiołu ziemi. Jeśli jesteście wy panną lub macie partnera spod znaku panny, to na pewno jest tutaj ta karta, która przedstawia tą osobę lub was. Tutaj chodzi o to, byście byli w poniedziałek sami i byście jakby w spokoju wyszukali jakichś rozwiązań swojej własnej drogi, rozwiązań na jakieś problemy. Tutaj chodzi o to, żeby się troszeczkę zdystansować, troszeczkę uspokoić i w spokoju tym właśnie pomyśleć, jaką własną drogą możecie pójść, by rozwiązać wszystkie swoje sprawy pozytywnie. Być może nawet tutaj widzicie to światło w tunelu, tutaj szuka drogi właściwej tej pustelnik. Być może znajdziecie jutro w poniedziałek jakieś rozwiązanie ważne dla Waszych spraw. Najważniejsze jest się zdystansować do wszystkiego i wszystkich i troszeczkę mieć jakby w izolacji, spokoju, taką spokojną fazę do przemyślenia wszystkiego, do po prostu też odcięcia różnych spraw, które Wam nie służą i być może znaleźć też nowe projekty, nowe pomysły na ten tydzień lub na przyszły czas. Jeśli Wasz partner, Wasz mąż jest spod znaku panny, to być może on jutro będzie się troszeczkę dystansował, będzie miał potrzebę takiej samotności, co nie jest złe, tylko chodzi tutaj o to, by po prostu coś przemyśleć, znaleźć jakieś nowe tutaj rozwiązania kreatywne dla swoich problemów. We wtorek 6 mieczy. Wow, dużo mieczy tutaj już się pokazuje. W każdym razie 6 mieczy to odejście. Zakończenie, odejście, jakaś blokada, jakieś przerwanie czegoś, jakaś zmiana, radykalna zmiana. Właśnie być może tu w poniedziałek zastanowicie się nad czymś i we wtorek coś chcecie zmienić, radykalnie skończyć, odejść, zażegnać coś, coś starego zostawić poza sobą i otworzyć się na coś nowego, czy na jakąś pomoc od innych. Czy po prostu pożegnać się z jakimiś starymi projektami, sprawami, przyjaciółmi, nie wiem, odejść od męża, kochanka, przyjaciela, zostawić coś po prostu i znaleźć dla siebie właśnie nową drogę, nowe rozwiązanie i iść w nowe plany, jechać tutaj, widzicie, naprzód, tak? Ruszyć naprzód i jakby otworzyć się na coś nowego. Otworzyć się na coś nowego, lepszego, być może spokojniejszego, nie tak burzliwego. Tylko proszę zostać tutaj spokojnym przy tym wszystkim, tak? Nie kłócić się, nie awanturować, tylko po prostu odejść, zostawić wszystko to, co Wam nie służy i szukać coś lepszego. Środa. Czyli tutaj to może dotyczyć oczywiście wszystkiego, nie tylko spraw emocjonalnych, ale też sprawy, nie wiem, przyjaciół, ludzi, otoczenia, projektów, tak? Także wszystkiego to może dotyczyć. W środę cztery monety. Czyli musicie tutaj bronić swoich argumentów, swoich racji. Trzymajcie się właśnie swoich reguł gry. I bądźcie też ostrożni. Bądźcie ostrożni, żeby tutaj nic nie stracić, by ktoś Wam czegoś nie odebrał. Trzymajcie się swoich jakby priorytetów i zostańcie spokojni i pasywni. Ponieważ tutaj, znaczy też macie jakby w środę jakiś lęk przed straceniem czegoś, tak? I trzymacie się łapczywie tutaj wszystkiego, co macie, co posiadacie, czy
nie wiem, waszej pracy, waszego bezpieczeństwa po prostu egzystencjonalnego. Tutaj uwaga też, no bo w środę tutaj taka jest przesada, prawda? Troszeczkę jakby, żeby nie być sknerą, żeby nie być właśnie za bardzo oszczędnym, żeby nie być przesadnie jakimś takim pasywnym, żeby nie trzymać się czegoś tak rękoma i nogami, tylko po prostu tutaj chodzi o to, że macie jakieś lęki w środę, żeby czegoś nie stracić, żeby coś się właśnie nie wydarzyło złego. No i trzymacie się kurczowo jakby ostatniej deski ratunku, więc tutaj chodzi tylko o obronę swoich priorytetów i racji i swojego bezpieczeństwa. Natomiast pamiętajcie, że w stosunku do innych nie bądźcie jacyś podejrzliwi za bardzo, czy oszczędni, czy sknerowscy. Po prostu uważajcie tutaj, by nie przesadzać. Natomiast tutaj trzymacie się właśnie wszystkich swoich spraw, które dobrze się ewentualnie tutaj Wam rozwinęły i boicie się, żeby tego wszystkiego nie stracić przez coś, tak? Przez jakieś zmiany tutaj, przez zerwanie jakichś starych struktur, szukanie nowych pomysłów, szukanie być może nowego partnera, nowych związków. Tutaj uważajcie, ponieważ macie no zbytni taki w środę lęk, jakby, który Was ogarnia, żeby właśnie nie stracić poprzez tą zmianę, która tutaj następuje w wtorek, środa, właśnie wszystkiego, tak? Czego już się dorobiliście, czy na co już zapracowaliście tak długo. Tutaj w czwartek Królowa Buław. Królowa Buław to kobieta pewna siebie, która podąża bardzo odważnie do swoich założonych sobie celów i jest osobą piękną, atrakcyjną, aktywną, energiczną, kreatywną, która rzeczywiście dąży do zamierzonego celu, jest również bardzo atrakcyjna dla otoczenia, szczególnie mężczyzn. Królowa Buław, bardzo atrakcyjna seksualnie kobieta, odważna. Odważna i działająca właśnie bardzo aktywnie. Tutaj w czwartek na pewno musicie dla swoich działań, dla wszystkich swoich spraw, które chcecie załatwić pozytywnie, być bardzo zmotywowane, mieć dużą, wysoką, dużą motywację, być kreatywnymi powinniście, optymistycznie myślącymi, czyli pozytywne myśli mieć i powinniście być dla otoczenia oczywiście też bardzo tutaj w porządku, też powinniście być świadomi swoich wyborów, swoich celów, tak, swoich planów. Powinniście też tak się pokazać na zewnątrz, dla otoczenia. No i tutaj, jeśli to Wy, zaraz Wam powiem, Królowa Buław to jest żywioł ognia, więc na pewno to są takie znaki zodiaku jak baran, lew i strzelec. Jeśli jesteście spod tego lwa, to jest Wasza karta i tak powinniście się właśnie zachowywać, jak właśnie powiedziałam. A jeśli macie z kimś do czynienia, czy to jest Wasz partner, partnerka spod tych znaków właśnie żywiołu ognia, baran, lew, strzelec, to jest jej energia. Czy na przykład Wasza szefowa jest spod tego znaku, to jest jej energia i powinniście oczywiście z taką osobą, jeśli macie w czwartek rozmowę, to powinniście oczywiście uważać, ponieważ jest to osoba bardzo silna, bardzo energiczna, bardzo pewna siebie, szybka w działaniu, także musicie uważać, żeby sprostać po prostu tym energiom, tak? I by równie wykazać się w takiej rozmowie, bardzo szybko działającą, reagującą, kompetentnie, tak, żeby tutaj sprostać tym właśnie takim silnym, mocnym, królewskim energią, tak? Królowa to jest też, może być właśnie jakaś szefowa, która jest bardzo silna, ma silną pozycję, królowa, czyli ma władzę, tak? I jeśli macie taką rozmowę z takim kimś, to musicie być bardzo dobrze przygotowani, elokwentni, by po prostu tutaj dobrze poprowadzić te sprawy, tak? Bo tu są jakieś właśnie zmiany. Czwartek jest jakaś ważna rozmowa, czy jakieś ważne właśnie cele, gdzie musicie być silni, szybcy w myśleniu i w działaniu. Natomiast tu widzimy właśnie od wtorku, już w poniedziałek było zastanawianie się, planowanie, wybór i tutaj wtorek, środa jakieś zmiany, jakieś lęki, żeby wszystkiego nie stracić i w czwartek właśnie tutaj jakaś akcja, jakieś silne działanie i w piątek, kochani, jakieś zmiany. W piątek jest tutaj Rydwan. Rydwan mówi o szybkich zmianach, szybkiej akcji, być może nawet podróży.
coś się wydarzy, nie wiem, albo w pracy, albo jakaś prywatna tutaj przygoda, lub jakiś wyjazd, jakaś podróż, coś będzie się szybko tutaj działo, no wy musicie tylko jakby zadecydować, w którą stronę ma ten rydwan jechać, tak? W którą stronę się wybieracie, co chcecie, czego chcecie. No i tutaj będzie coś nowego, coś się zadzieje i to bardzo szybko, tak? Oczywiście rydwan mówi również o podróży, o szybkiej podróży. No i tutaj chodzi o to, żeby być odważnym. Jeśli tutaj chodzi o jakieś zmiany od piątku, to żeby być odważnym, żeby iść tą drogą, którą sobie zamierzyliście, żeby spełniać te cele, które sobie postawiliście. I jeśli tutaj jest ewentualnie planowana przez Was jakaś przeprowadzka, jakaś podróż autem, jakaś zmiana, jakiś rozwój, to musicie być odważni, pewni siebie, energiczni, aktywni, kreatywni. No i oczywiście musicie tutaj pokazać się odwagą, nie bać się tej zmiany. Tak? Także w piątek tutaj coś się będzie działo i naprawdę musicie być pełni nadziei i wiary, że to jest dobry ruch i dobra zmiana. To jest jakaś pozytywna tutaj zmiana. Natomiast pamiętajcie, że jesteście tutaj w tej energii królowej buław, czyli osoby pewnej siebie, tak? Niewątpiącej. Niewątpiącej, tylko nie patrzącej za siebie, tylko przed siebie, na swoje cele właśnie, jeśli chodzi o te zmiany. Zobaczmy teraz na weekend, bo bardzo ciekawy jakiś tydzień, jakieś nowe decyzje, nowe projekty, coś nowego. Natomiast zobaczmy, co weekend przyniesie. Wow. Weekend w sobotę król kielichów. Wow. Czyli tutaj król kielichów, kochani, to jest żywioł wody i to jest taki znak, takie znaki zodiaku jak rak, skorpion, ryby. Czyli nie wiem, albo ktoś tutaj jest spod tego znaku, to jest Wasza wtedy karta, lub jakaś osoba Wam znana, czy poznana, czy którą spotkacie w sobotę, jest właśnie spod tego żywiołu wody, rak, skorpion, ryby. I wtedy tutaj zapowiada ta królewska karta, pełna emocji, pełna uczuć, pełna romantyczności, no jakichś dobrych, pięknych, miłosnych energii i o jakichś uczuciach, o jakimś pięknym dniu pełnym miłości, przyjaźni, uczuć, emocji. Tutaj na pewno ta osoba, niezależnie czy to Wy jesteście właśnie, czy to jest Wasz nowy partner, czy małżonek, czy nie wiem, kochanek, czy jakiś partner, czy jakaś nowa poznana osoba, tak, na randce, bo tu może być jakaś też randka w sobotę, spotkanie, to może potrafi ta osoba, która jest właśnie tutaj tą energią na karcie, pokazywać swoje uczucia, być romantyczną, pomocną, troskliwą, być przyjazną, kochaną, sympatyczną, pełną zaufania, pełną zrozumienia, otwartą na uczucia, na emocje, delikatną, uczuciową, no i oczywiście komunikatywną. Tutaj właśnie te wszystkie aspekty, które wymieniłam, pojawią się ewentualnie u Was, czego Wam oczywiście bardzo z całego serca życzę, w sobotę. Jakiś romantyczny czas, romantyczne wibracje, kochani. Także otwórzmy się, jeśli chcecie poznać nową osobę lub chcecie się umówić na jakieś randki, spotkania romantyczne, emocjonalne, to oczywiście sobota jest jej bardzo odpowiednim momentem na spotkanie, na randkowanie, na flirty i na miłosne, piękne uniesienie i momenty. Także sobota romantycznie zapowiada się, natomiast tutaj w niedzielę bube jeszczybę, czyli paś buław. Paś buław to osoba jakaś młoda, młodsza od Was być może, lub Wasze dziecko. Jeśli to jest Wasze dziecko, to tutaj zobaczmy, zwróćmy uwagę na znaki zodiaku, żywioł ognia, czyli znów baran, lew, strzelec. Jeśli macie dziecko spod tego znaku, to na pewno tej w niedzielę należy się zająć sprawami dzieci. Natomiast jeśli Wy jesteście w takiej energii, to tutaj chodzi o lekkość, czyli jeśli kogoś poznacie, poznaliście, tutaj macie jakąś podróż, jakieś przygody, jakieś randkowania, to proszę o jakąś taką lekką, romantyczną, seksowną, atrakcyjną atmosferę.
Być może jesteście z kimś, spotkacie się z kimś, kto jest młodszy od Was. Być może spotkacie się z kimś, kto jest bardzo witalny, młody duchem, energiczny, jakiś taki wesoły, kto, z kim można się po prostu, no nie wiem, bawić, mieć radosny czas. Tutaj taka osoba radosna duchem, tak, młoda duchem powiedzmy, temperament fol, czyli temperamentna, zachwycona Wami i... Tutaj ta karta mówi też o jakimś nowym początku ewentualnie, że coś się może nowego zacząć, co Was jakby zachwyci, co Wam się spodoba, co będzie lekkie, co będzie takie zabawne. No i oczywiście też tutaj atrakcyjne, tak? Ponieważ mamy tutaj buławy, więc atrakcyjne, seksowne, no jakieś może erotyczne. Także tutaj są jakieś takie możliwości, które Wam się no ewentualnie spodobają i lub jakaś chęć właśnie spędzenia pięknego czasu, być może nawet no, seksualnie, bardzo pięknej niedzieli, ponieważ mieliśmy tu już w sobotę bardzo romantyczne jakieś uczucia, energię, więc tutaj też w niedzielę będzie seksualnie. Uważajcie jednak, no jeśli rzeczywiście z kimś młodszym się spotkacie od siebie, kto będzie właśnie młodszy wiekiem, czy jakiś taki niedojrzały jeszcze w stosunku do Was, to uważajcie oczywiście, żeby ten ktoś nie chciał tylko tutaj zabawy, tak? Zabawy, nie wiem, seksu. Także zwróćcie na to uwagę, jeśli chcecie coś poważniejszego. Natomiast oczywiście jest tutaj jakaś niedziela bardzo ciekawa, ale zaznaczam, że ci wszyscy, którzy mają dzieci, te dzieci są właśnie urodzone w tym żywiole ognia, tak jak baran, lew, strzelec, to będą być może jakieś ważne sprawy dzieci. Także mamy taki tydzień. No, powiem szczerze, że tutaj sam weekend zapowiada się bardzo jakoś romantycznie, zabawowo, mile, sympatycznie, coś nowego może się zacząć. No, ktoś może jakiś nowy przyjedzie tutaj, bo mamy kartę podróży, tak? Jakaś przygoda, jakiś nowy ruch, coś nowego się zacznie. W każdym bądź razie paść buław, osoba młoda, niedoświadczona, która chce podjąć jakieś działania w stosunku do Was. Jeszcze być może niedoświadczona, szukająca doświadczeń, jeszcze się uczy, jeszcze doświadcza, natomiast tutaj uważajcie oczywiście, by tylko to nie było jakieś takie zabawowe, jeśli szukacie czegoś konkretnego. Natomiast no, jakieś na pewno zmiany w następnym tygodniu. Zmiany, jakaś ważna tutaj przemyślana sprawa, nowa, być może odejście od starych spraw, zaczęcie nowych jakichś tej spraw, jakaś nowa osoba, która chce tutaj do Was przyjechać lub Wy chcecie pojechać do jakiejś osoby. No, weekend romantyczny, więc tego Wam życzę oczywiście z całego serca. No i pięknych, pozytywnych zmian w następnym tygodniu, pozytywnych wibracji i energii. Wszystkiego dobrego oczywiście, by wszystko, co planujecie, chcecie zmienić, polepszyć, ulepszyć, żeby się Wam oczywiście udało. Dziękuję serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.